kiedy już księgi się pojawiły, to to było doskonałe. Jestem przekonany, że gdyby dzisiaj Bóg dawał prorokowi swoją wizję, to by nie mówił już o księgach. Mówiłby chyba o dyskach, gdzie na jednym pendrive'ie, jak paluszek, możemy zapisać tyle informacji, a prawie co dwa, co trzy tygodnie mamy większą pojemność tych pendrive'ów i one wcale wielkości nie zwiększają gabarytów swoich. Wręcz czasem są jeszcze mniejsze, ale jeszcze bardziej pojemne. Rozumiemy, czym Bóg dysponuje. Mowa o księgach to była mowa o tym, że to wszystko jest zarejestrowane. Dalej, księga żywota. Ciekawa księga. Księga, do której, jak uczy Biblia, dostają się ludzie wierzący, którzy zaufali Bogu i zawierają z nim przymierze. Czy gdy raz dostaniemy się do tej księgi, to już na wieki tam będziemy? Sprawozdanie, że byliśmy w tej księdze i byliśmy z Bogiem, na wieki zostaje. Do sądu. Ale jeżeli zrezygnujemy z Boga, to w tej księdze żywota będzie to też oznaczone. Pamiętacie Mojżesza, który błagał Boga o łaskę nad narodem izraelskim? I mówi, jeżeli nie przebaczysz im, to wymasz moje imię z ksiąg, które napisałem. A Bóg powiedział, co? Ja wymarzę imię tego, kto mi grzeszy. A więc jest możliwość wejścia w te księgi i wyjścia. Człowiek, który zaufał Bogu, nie traci wolnej woli. W każdej chwili może zrezygnować z Boga. Tak cudowny jest Bóg. Jak nawet komórkę chcesz sobie zakupić, to nawet za złotówkę ją dostaniesz, ale podpiszesz kontrakt na 2 lata. Nie możesz się wycofać. Jeżeli się wycofasz, to trzymaj się za Boga. Inaczej jest z Bogiem. W każdej chwili do Niego i w każdej chwili możesz się od Niego odwrócić. Księga Pamiątki. Ciekawa księga, o której czytamy w Księdze Malachiasza, a również jako o bezmiennej księdze w Psalmie. Może na świetle tło. Co w tej księdze odnotowane według Malachiasza? Ludzie, tak jak my, żyjący na tej ziemi, obserwują życie wierzących ludzi i niewierzących. I mówią tym niewierzącym powodzie się. Wszystko mają, nawet nie chorują, kręcą, cyganią, a i tak jakoś, jak to przysłowiowy kot na 4 łapy wyląduje. I nieraz nas to gryzie. Psalmiści całe psalmy pisali. Asaf napisał 73 psalm na ten temat. Malachiasz mówi i o tym rozmawiali ci, którzy Boga się boją. I mimo tych rozterek pozostają mu wierni. Napisano dla nich księgę pamiątki. Jak gdyby Bóg chciał wszystkim pokazać, że w najtrudniejszych momentach zawsze są ludzie, którzy się nie poddawają. Zawsze są ludzie, którzy wierni pozostają swojemu Bogu. Aniołowie są świadkowie, którzy nam towarzyszą. Pamiętacie ten wierszyk z lekcji religii? Jeszcze jak dziećmi byliśmy? Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze się widzisz. Chrystus powiedział w Ewangelii, że jeżeli byście zgorszyli jednego z tych maluczkich, to weźcie pod uwagę to, że jego, jej anioł bezustannie jest przed tronem Bożym. A w liście do Hebrajczyków czytamy w 1 rozdziale, że aniołowie są posłani przez Boga, aby pomagali tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Oni będą świadkami. A oskarżyciel, prokurator, jego tam już nie będzie. Jeżeli ta dokumentacja przez Boga zgromadzona
orzeknie, że jestem grzesznikiem, to nic nowego nie orzeknie. Ale jeżeli w tej dokumentacji znajdzie się ten fakt, ten grzesznik przyszedł i oddał mi, mówi Chrystus, swoje wszystkie winy i grzechy, wtedy cały obraz się zmienia. Już nie grzechy potępiają, już łaska zbawia. Ocenie podlegają nasze czyny, słowa, myśli, pobudki, działania, tajemne, skryte sprawy, a będziemy sądzeni według Bożego prawa, dekalogu Bożego, posiadanej świadomości. Chrystus powiedział, kto więcej, komu więcej dano, od tego więcej się oczekuje, i postawy w osądzaniu innych. Bardzo ciekawa myśl. Drodzy, czasem nas niepokoi, boli, gdy ludzie o nas mówią źle. Gdy ludzie coś nam zarzucają, poczerniają, oskarżają. Powiem wam szczerze, kto tego nie przeszedł? Mówię o rzeczy dobrej jakiejś, na kogokolwiek, kto tu jest. Czy wszyscyśmy tego doświadczyli? Pamiętajmy, Bóg na sądzie swoim tego nie bierze nigdy pod uwagę, co inni o tobie mówią. Natomiast Bóg weźmie pod uwagę to, co ty mówisz o innych. To, co ty myślisz o innych. To, czego ty życzysz innym ludziom. To jest bardzo ważne. To jest bardzo trzeźwiące. Nie martw się tym, czym się martwisz, i sens powiedz, znowu co ludzie o mnie pomyślą. Tyle na mnie tam w internecie napisano, tyle powiedziano. Odłóż to. To jest dobre dla ludzi, którzy lubią bawić się w bagienku. Bóg tego pod uwagę nigdy nie weźmie, co inni o tobie powiedzieli. Napisali, wykrzyczeli. Bóg weźmie pod uwagę natomiast wszystko, co ty pod adresem innych ludzi myślałeś, mówiłeś, pisałeś i upowszechniałeś. Tak. Dwa przykazania miłości, które są wypadkową dekalogu całego. I cała Biblia, która jest rozszerzeniem dekalogu i rozszerzeniem przykazań Bożych. Cała Ewangelia to jest ta konstytucja Bożej miłości, która będzie brana pod uwagę. Fazy sądu Bożego. Tu na ekranie mamy ciekawą myśl zawartą i te teksty z Ewangelii Jana z 3 rozdziału, a później z 12 rozdziału. Mówią nam o czymś, co moglibyśmy nazwać umownie, bo nie pada to słowo tam, co jest samosądem, co jest zawyrokowaniem moim o mnie i o moim zachowaniu, które planuję. Załóżmy, że spodobała mi się jedna z tych kamer tutaj, ta zacięższa. O, ta tutaj. I chciałbym ją mieć. I teraz obserwuję, co się będzie działo. Gdzie oni ją chowają, czy zamykają, czy nie zamykają. Powiem, nie poradzę sobie sam. Takie pokrewne dusze sobie dobieram i mówię, słuchaj, trzeba tutaj kogoś zagadać, kogoś odciągnąć, a ja później, albo ja zagadam, ty weźmiesz tę kamerę. Kiedy popełniłem przestępstwo? Wtedy, kiedy wziąłem ją fizycznie? Nie, wtedy, gdy podjąłem decyzję. Gdyby Judasz, idąc po 30 srebrników, został napadnięty, załóżmy, przez zelotów albo innych rzezimieszków, których pełno było wtedy w Jerozolimie, i został zasztyletowany, to mielibyśmy świętego Judasza, prawda? No tak.
był apostołem, pierwszym męczennikiem. Ludzie nieraz plączą się w sprawy polityczne, ekonomiczne, z gangami wchodzą w układy, ale że są wierzący, to gdyby przypadkowo nagła śmierć ich trafiła, to są wkrótce na ołtarzach. Popatrzmy, jak my ludzie nie potrafimy czytać w sercach ludzkich. Nie potrafimy. I z tym musimy się zgodzić. Ale możemy wyraźnie przeczytać, w którym kierunku się ustawiam. I teraz załóżmy, że policja zajmuje się tym i szuka. I znalazła tego, co uprowadził tę kamerę. Już miałem powiedzieć ukradł, ale za to słowo to można być ukaranym nawet. A więc przywłaszczył ją sobie. I został osądzony. Wbrew temu, że się sam osądził wcześniej, że to zrobi. A więc samo osąd nie zwalnia z oceny tego wydarzenia. A jeżeli on został już osądzony, to później sprytni policjanci mówią, no to nam pachnie na to, że nie mógł działać sam. Szukamy następnych. Czy to, że on został oceniony, główny sprawca, zwalnia od odpowiedzialności nas wszystkich, którzyśmy współpracowali? Bo niektórzy ludzie mówią, jak się osądziłeś, ty już nie będziesz sądzony. Zresztą Chrystus powiedział, jak uwierzyłeś moim słowom, nie staniesz na sąd. I to jest prawda. Tylko co to znaczy staniesz na sąd? Jeszcze dzisiaj o tym będziemy mówili. Ten sam osąd, jak ja to nazwałem, nazwany jest często sądem Ewangelii, sądem Słowa Bożego, którym wzgardziłem. Niezależnie od tego mamy cały szereg tekstów o tej fazie sądu przedmilenijnego. Jaka to faza? Skąd wiemy, że taki sąd będzie? Ten tekst zaznaczony na czerwono w Apokalipsie w rozdziale 22, 11 i 12 wiersz później, mówi o czymś, o czym możemy przeczytać tylko w tym miejscu w Piśmie Świętym. Nigdzie więcej takiego tekstu w całej Biblii nie ma. Na ponad 31 tysięcy tekstów, które są w całym Piśmie Świętym. Czy ktoś ma ten tekst, bo widzę, że szukacie, mógłby go głośno przeczytać? Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęci. I jeszcze jeden tekst, 12. Tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa kończy się zwiastowanie Ewangelii i ten czas łaski jest zamknięty. Bo w tej chwili słyszymy wezwanie do nawrócenia. Kto grzeszy, niech porzuci grzechy. Niech przyjdzie do mnie, ja jestem hojny w odpuszczaniu. A tam jest powiedziane, kto grzeszy, niech dalej grzeszy. Kto brudny, niech się dalej brudzi. Dlaczego? Bo moje przyjście jest tuż i już zapadł wyrok, gdzie kto jest. Każdy już się zakwalifikował. W Apokalipsie, w 14 rozdziale, gdy zwiastowane jest poselstwo Ewangelii, gdy na tej ziemi dzieje się wiele dobrych i złych rzeczy, a to jest ten czas, w którym my obecnie żyjemy. Jest głoszone poselstwo trójanielskie. I zaczyna się tymi słowami. Pierwszy anioł mówi, bójcie się Boga, chwałę mu dajcie, bo przyszła godzina sądu Jego. I kłaniajcie się temu, który uczynił niebo, ziemię, morze i źródła wód.
Przyszła godzina sądu Jego. Daniel mówił, potem nastanie sąd. Apokalipsa w okresie, w którym obecnie żyjemy, mówi, już nastała ta godzina sądu. Kiedy nastała ta godzina sądu? Niektórzy mówią, Bogu ta faza jest zupełnie niepotrzebna, bo czemu miałaby służyć? Bóg wie, kto mu był wierny, kogo ma zbawić, a kto nie był wierny. Nie zapomnijmy o tym, co apostołowie wiedzieli i z natchnienia Bożego napisali, że wierzący, gminy chrześcijańskie, zbory, kościół jest dziwowiskiem dla aniołów. Że przez postępowanie i zachowanie Kościoła Bożego ta rozliczna mądrość Boża ma być poznana przez aniołów. W liście do Efezjan apostoł Paweł mówi o tajemnicy Chrystusowej. To jest cały tekst, cały list do Efezjan poświęcony tajemnicy Chrystusowej. I tam ukazuje różne jej odcienie. Między innymi ten, że Chrystus przez pojednanie nas z Bogiem na krzyżu nie tylko tego dokonał. On nas jedna między sobą. On jedna Żydów i narody pogańskie. Wtedy tam w pierwszym wieku nie ma już różnicy. Ale jest coś więcej powiedziane. On jedna rodzinę ziemską Boga z rodziną niebieską Boga. Dlaczego? Bo zbawieni z tej ziemi mają zamieszkiwać tam w domu Ojca, razem z niebianami. W tej fazie Bóg informuje, przedstawia, dokumentuje istotom bezgrzesznym, kim są ci, którzy z tej ziemi przyjdą tam. Dlaczego oni, a nie inni? Jacy będą? Jak będzie wyglądać ta rodzina Boża już połączona, ta ziemska i ta niebieska? Ktoś by powiedział, no tak, ale przecież o tym myśmy zadecydowali. Ale Bóg chce, Bóg działa bardzo świadomie. I gdybyśmy czytali te teksty z Ewangelii Mateusza z rozdziału 13, a później z 22 rozdziału, to moglibyśmy również przeczytać tam, że Bóg tych, którzy już znaleźli się, obrazowo mówiąc, w sieci Ewangelii, to jest 13 rozdział, albo na weselu tym królewskim, to zanim ono się rozpocznie, to jeszcze Bóg się przyjrzy dokładnie temu, w jednym przypadku połowowi, mówi, i z tej sieci wydostane będzie to wszystko, co tam było. I niektóre ryby będą zachowane, a niektóre będą wrzucone z powrotem do wody, czyli zostaną zniszczone. Bo tam nie tylko w sieci są ryby jadalne, szczególnie gdy myślimy kategoriami biblijnymi. W przypowieści o weselu jest powiedziane, że goście, gdy już uczta miała się rozpocząć, gospodarz przyszedł i przyjrzał im się i zobaczył jednego człowieka, który akurat przypadkiem się tam znalazł. I mówi mu, przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając tej szaty godowej? Rozumiemy to pojęcie szaty godowej, tego usprawiedliwienia, które daje ukrzyżowany Chrystus. Zbawiający Chrystus. I to jest to zadanie tej przedmilenijnej fazy sądu z języka angielskiego, nazwane często sądem śledczym, investigative judgment. Zanim rozprawa będzie, to zbiera się całą tę dokumentację i ta dokumentacja jest przedstawiona tym, którzy mają przyjąć rodzinę ziemską tam w królestwie. W okresie milenijnym jest kolejna faza. Tam zbawieni, czytamy w Apokalipsie w 20 rozdziale, zasiadają na stolicach sądowych i im dany jest sąd. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, czy nie wiecie, że i aniołów będziemy sądzić? Do apostołów mówi, gdy
Syn Człowieczy przyjdzie i wy zasiądziecie na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. Dlaczego to będzie potrzebne? Jedno jest pewne, że chociaż na serce nie przyjdą żadne złe i grzeszne rzeczy, które na tej ziemi się działy i które popełnialiśmy, w których być możeśmy się rozmiłowali nawet, to żaden ze zbawionych nie będzie cierpiał na zanik pamięci. Wszyscy będziemy wiedzieli, dzięki komu i czemu jesteśmy w domu Ojca. I wszyscy będziemy świadomi. I wszyscy się rozpoznamy. Ale my na tej ziemi nieraz się umawiamy, tam przy drzewie żywota. I może się zdarzyć, że zobaczymy tam ludzi, o których myśleliśmy, że oni absolutnie nie mają prawa do zbawienia. Bo myśmy tak ocenili. My byśmy ich nie zbawili, gdybyśmy byli Bogiem. Ale Bóg czyta w sercach i wie, kim oni są i zbawił. I to będzie zaskoczenie. I Bóg nam da dostęp do tej dokumentacji, co stało się z tymi ludźmi, że oni tutaj są. I będziemy się radować i Bogu dziękować. Ale tam może się zdarzyć, że nie znajdziemy tych, co do których byliśmy przekonani, że tam będą. Na pewno będą. I Bóg też tego nie pominie milczeniem. Bóg udokumentuje, dlaczego tak jest. I wtedy oddamy Bogu chwałę. Po to są potrzebne te zapisy, te starożytnie wyrażone pod nazwą księgi, czy dyski, czy jakieś inne jeszcze sposoby zapisu. I faza pomilenijna, w której do głosu będą dopuszczeni wszyscy, którzy już są po stronie straceńców. To będzie ostatnie słowo oskarżonego. Mają do niego prawo. Tam jest powiedziane, wtedy będzie otwarta również Księga Żywota. Chrystus kiedyś powiedział, że gdy powtórne przyjście nastąpi i te wydarzenia będą się działy, wielu przyjdzie i powie, Panie, myśmy w Twoim imieniu cuda czynili, diabły wyganiali, chorych uzdrawiali. Bardzo spektakularne było nasze chrześcijaństwo. Chrystus mówi, ja was nigdy nie znałem. Ale Bóg to udokumentuje. To nie jest tylko powiedzenie, że was nie znałem. Bóg pokaże to dokładnie. To tak jak podczas procesu w Norymberdze, gdy sądzono oprawców stanu okupacji. Nikt nie był winny. Wszyscy spełniali tylko czyjeś tam polecenia i rozkazy, i na jednej z rozpraw przyciemniono światła i zaczął warczeć aparat filmowy. Nie wiemy, jak te aparaty z tą częstotliwością przerzucania klatek głośno pracowały. A na ekranie pokazały się filmy. Filmy, które ku swojej chwale nakręcali oprawcy. I Biblia mówi, że w końcu wszelkie kolano odda pokłon Bogu i wszelki język będzie wyznawał, że Bóg jest sprawiedliwy, a Chrystus jest chwałą Bożą i naszym Zbawicielem. Nawet ci, co zginą, będą wiedzieli, że na to zasłużyli. Nie zginą dlatego, że byli grzeszni, powtarzam to. Zginą dlatego, że odrzucili zbawienie. Czy Bóg jest gotowy przebaczyć wszystkim? Tak, wszystkim. Ktoś pytał, a gdyby Hitler się nawrócił, to by się niebo radowało. To by się niebo radowało. To by było wspaniałym świadectwem dla wielu innych podobnych jemu, że można przyjść do Boga, bo na zbawienie nikt nie zasługuje. My wszyscy zasługujemy tylko na śmierć. Według Daniela
ten sąd jest pokazany w całej swojej krasie, jeśli tak mogę powiedzieć. Czym się będzie zajmował? I teraz wiedząc o tych trzech fazach sądu, powiedzcie mi, która faza sądu była pokazana Danielowi w tym widzeniu? Wiemy już, która czym się zajmuje. Bo już sąd się rozpoczął. Ta faza przedmilenijna już trwa. Często słyszymy, że to jest właśnie ta faza, w której żyjemy. Ona tu jest, tak? Oczywiście. Bo ten mały róg działał już później po okresie supremacji jeszcze, a sąd trwał i on dalej działał. I to się dzieje. A przekazanie Królestwa Świętym Najwyższego kiedy nastąpi? Kiedy stąpią znowu z nowym Jeruzalem, jak Apokalipsa opisuje, na tę ziemię? Czy nie po trzeciej, pomilenijnej fazie? Już będą mogli wyjść z tego miasta i zasiedlić tę ziemię? Daniel widział sąd jako taki. Nie podzielony na jakieś fazy. Ale my, gdy Apokalipsa i Nowy Testament już nam precyzuje, kiedy co będzie się działo, możemy śmiało powiedzieć, Daniel widział sąd w całości. Nie tylko jedną jakąś fazę. Wszystkie fazy. Ale kiedy to nastanie, kiedy to zaistnieje, ten czas sądu? Według Pisma Świętego, kiedy czas sądu nastanie? Spróbujmy go umiejscowić według, jeszcze raz, 7 rozdziału Księgi proroka Daniela. Po pojawieniu się małego rogu, po pokonaniu świętych i po okresie proroczym czas, czasy i połowa czasu. Jeżeli przełożymy na czas historyczny, jest to schyłek XVIII wieku, 1798 rok, rewolucja francuska, kiedy chrześcijaństwo i Biblia otrzymały straszny cios ze strony tych, którzy zmęczeni takim chrześcijaństwem średniowiecznym chcieli rozprawić się z Bogiem i Jego Słowem, nie rozumiejąc, co robią. Ale wtedy pewne tamy zostały postawione przed chrześcijaństwem. A więc to miało nastąpić przed uderzeniem z drugiego, przepraszam, wracamy jeszcze. Przed uderzeniem tego kamienia, o którym drugi rozdział nam mówił, że uderzy w stopy i zniszczy cały posąg. A więc po faktach, które oglądaliśmy i przed powtórnym przyjściem Chrystusa to się rozpocznie. Według drugiego rozdziału to jest po Babilonii, po Medopersji i tak samo w 7 rozdziale po Grecji, po Imperium Zachodnio-Rzymskim. Te wyobrażenia u góry w tych kwadratach to wizja drugiego rozdziału, te zwierzęta to rozdział 7. A więc te cztery zwierzęta, wracamy do rozdziału 7, ale po powstaniu małego rogu, który ma te wszystkie cechy wymienione w poszczególnych tekstach w rozdziale 7. Jak to jest według Nowego Testamentu, zapisów Nowego Testamentu dotyczących czasu sądu? Przede wszystkim w Ewangelii Jana w 3 rozdziale dowiadujemy się z ust samego Zbawiciela, że jego ziemska działalność na tej ziemi nie była związana z sądem. Wyraźnie powiedział, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne,
bo Bóg tak umiłował ten świat. Ale powiedział, Bóg nie przysłał swego Syna. Mówimy o Jego bytności na ziemi 2000 lat temu, aby sądził. Przysłał Go, aby zbawił świat, uratował. Niektórzy czytając ten tekst wiążą to z powtórnym przyjściem Chrystusa i mówią, że wtedy Chrystus nie będzie nic sądem czynił. Nie, nie wolno nam tekstu wyrwać z kontekstu. Musimy w tej otoczce sytuacyjnej i tej atmosferze starać się rozumieć Biblię. Co więcej, Chrystus powiedział, że zadaniem Ducha Świętego, który jest następcą Jezusa Chrystusa. Wczoraj mówiliśmy o tym, że niektórzy ludzie mianowali siebie zastępcami Jezusa Chrystusa. Chrystus już mianował swego następcę, mówiąc, że przyjdzie Duch Święty i On kontynuuje dzieło zbawienia na tej ziemi. I On przekona grzesznika o sądzie. To jest jedno z trzech zagadnień, które poruszy. A więc grzech, sprawiedliwość i sąd. W czasach apostoła Pawła, gdy Paweł jest w Atenach, tłumaczy ludziom, że Bóg wyznaczył dzień sądu. A więc nie mówi o czymś, co stało się za czasów, gdy Chrystus był na tej ziemi, ani o czymś, co się dzieje każdorazowo, gdy człowiek decyduje iść za Bogiem albo nie iść za Bogiem i sam się osądza. Mówi nie, wyznaczył dzień sądu. A później przed jednym z władców rzymskich wypowiedział, mówiąc o sądzie, że ten sąd należy do przyszłości. Te teksty mamy tutaj na ekranie. Czy Apokalipsa mówi coś na temat sądu? Wielu ludzi mówi, że niewiele, bardzo dużo. A jeżeli mówi już o sądzie, to najwięcej w aspekcie czasu, kiedy ten sąd nastanie. W 6 rozdziale mamy sceny, które opisane są i miały miejsce w historii w okresie średniowiecza, kiedy ludzie byli mordowani za wiarę w Boga, za posiadanie Biblii. I wtedy pokazano taką scenę Janowi na wyspie Patmos, kiedy ci, którzy poumierali już, wołają. To jest nawiązanie do samego początku historii grzechu. Kiedy Kain zabił Abla i Bóg mówi, co się stało z twoim bratem? Gdzie jest Abel, twój brat? A Kain mówi, a czy ja wiem? On mówi, krew brata twego woła o pomstę do mnie. Za to coś zrobił. Tak samo ta krew męczenników woła do Boga. Kiedy rozpoczniesz sąd? Czyli w średniowieczu, według Apokalipsy, jeszcze nie było tego sądu. 11 rozdział mówi, nastał czas sądu i otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie. I podobnie 14 rozdział mówi. Ale to jest przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Dano im zbawionym prawo sądu, ale to już jest kwestia po przyjściu Chrystusa w milenium. Umarli sądzeni według uczynków swoich po milenium. To są ci, którzy już zmartwychwstali w drugim zmartwychwstaniu, aby być unicestwionymi. Paweł w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, wierszu 27 i 28 postawił kropkę co do pewności zaistnienia sądu. Mówi, tak jak żyjemy na tej ziemi raz i umieramy, tak pewne jest, że jest sąd. Potem jest sąd. Sędzią jest Bóg, Syn Człowieczy, o tym mówiliśmy, święci i uczniowie Jezusa, zbawieni w okresie milenium i przestroga, której udzielił Jezus Chrystus. Nam, którzy mamy skłonności do tego, aby oceniać, osądzać, a czasem odsądzać nawet ludzi od czci i wiary, jeżeli nie zgadzają się z naszym poglądem. Nie osądzaj i nie potępiaj, bo będziesz potępiony. To
To jest to, o czym mówiliśmy. Nie to, co ludzie o tobie mówią, ale to, co ty o ludziach powiadasz i jak ty ich traktujesz, zaważy na twoich losach. A w liście do Koryntian mamy tę samą myśl z uzasadnieniem. Paweł, który napisał, że sądzić będziemy nawet aniołów. Tutaj w czwartym rozdziale pisze, ale nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który objawi to, co jest w sercach ludzkich. I wtedy każdy otrzyma według tego, co Bóg dla niego przeznaczył. Nadal nie mamy daty. Nadal nie wiemy kiedy. I muszę was z jednej strony, może niektórych rozczarować, ale pocieszyć, że w 8 rozdziale i 9 znajdziemy datę, kiedy ten sąd się odbywa. W 8 i w 9 rozdziale precyzyjnie wskazane jest, kiedy to będzie. Mówiąc o tej fazie ostatecznej, kiedy cała ludzkość będzie zgromadzona przed obliczem Bożym. Już po milenium Chrystus mówi, gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. To jest jedyne miejsce po milenium, kiedy wszystkie narody i sprawiedliwi i niesprawiedliwi przywróceni do życia, każdy w swoim czasie, staną przed Bogiem. Odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swej prawicy, a kozły po swej lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie błogosławieni ojca mego. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od kiedy? Gdy Bóg stworzył tę ziemię, stworzył to królestwo. Paweł apostoł w jednym ze swoich listów mówi, że ono jest zachowane w niebie dla zbawionych. I mówi, przyjdźcie, odziedziczcie to królestwo. Jako ludzie wyzbyliśmy się tego, odchodząc od Boga. Bóg chce nam je przywrócić. Ale później powie też tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany dla was przed założeniem świata. Amen? Nie? Bunt na pokładzie. Ten ogień nie jest zgotowany ani dla jednego człowieka. On jest zgotowany dla diabła i jego aniołów. Jakie to smutne, że w chrześcijaństwie średniowiecznym szczególnie, gdy straszono ludzi Bogiem, to wymyślono piekło i że demony tam z widłami, smołą, uganiają się i męczą tych, którzy byli grzeszni. To ubliża Bogu miłości. Bóg nie jest taki. Chrystus powie, idźcie w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. To demon i jego zbuntowani aniołowie mieli zginąć, a nie człowiek. Za człowieka, za ciebie, za mnie Chrystus został rozpięty na krzyżu. Czy pozostaniemy obojętni na to? Czujemy się grzeszni? To dobrze. To dobrze. Nie przerażajmy się tym. Chrystus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto mnie słucha, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. O czym mówi Jezus Chrystus? Skoro czytaliśmy, że wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową, a tu mówi, że nie staniemy przed sądem. Żyjemy w czasie sądu. To dzisiaj nasze losy
są decydowane. Losy tych, którzy mu uwierzyli. I nikt z nas nie jest wezwany na rozprawę. Dlaczego? Bo tam jest nasz orędownik, tam jest nasz adwokat. Tam jest ten, który nas reprezentuje. To jest ten, któremuśmy uwierzyli. A gdy już przyjdzie czas zmartwychwstania, to wtedy też nie będziemy sądzeni. Wtedy my będziemy sądzeni. Bo Chrystus powiedział w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, nie dziwcie się temu, oj, bardzo niewidoczny tekst, przeczytam go. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Wyjdą ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia. A ci, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Sąd w sprawie zbawionych, w sprawie tych, którzy Bogu zaufali, jest zaocznie dla nich samych. On jest rzeczywisty, bo tam jest rzeczywisty Zbawiciel. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, napisał Jan, sami siebie zwodzimy, prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Łaska Boża jest niezwykle pojemna. Dotyczy każdego człowieka i każdej sytuacji. W Biblii zagadnienie i sceny sądu są ściśle umiejscowione nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni. Dzisiaj poznaliśmy zagadnienie samego sądu. Sąd odbywa się tam, gdzie Bóg zasiada na swym tronie. A gdzie Bóg zasiada? W niebie. Starotestamentowa lekcja na temat życia człowieka, jego upadków, oczyszczenia z nich, a także sądu była przekazywana w świątyni. Świątynia była lekcją poglądową na to, co się dzieje z grzechem, co się powinno stać. I Bóg zapraszał nas do udziału w realizacji tego procesu. Był jeden dzień w roku, w tym cyklu dorocznym, który nazywano dniem pojednania albo oczyszczenia, albo dniem sądu. To są synonimy. Pojednanie z Bogiem, oczyszczenie od grzechów, zadecydowanie o ostatecznych losach. Prorok Daniel dokładnie znał tę prawdę. On był Hebrajczykiem. On był z rodu królewskiego. On znał zasady przymierza i służby świątynnej, która była dla niego bardzo oczywista. Dla nas nie jest. Bo my nie żyjemy w Starym Testamencie. W 8 rozdziale swojego proroctwa Daniel opisuje wizję ataku na Boga i na Jego świątynię. Ten Jom Kippur to jest ten dzień sądu, o którym napisał nam Daniel i już wiemy, że w przedziale czasu pomiędzy końcówką XVIII wieku a powtórnym przyjściem Chrystusa rozpocznie się. Kiedy się rozpocznie? Świątynia nam to wyjaśni. Świątynia nam to pokaże. Nie ma zbawienia i nigdy nie było bez kapłana i bez świątyni i bez ofiary. Te trzy czynniki są konieczne, aby zbawienie stało się realne. Świątynia i to w całym okresie historii ludzkości. I kapłan, i ofiara. Chciałbym Bogu podziękować w modlitwie za to, że mogliśmy rozmawiać
i to tak bardzo szeroko na temat zagadnień, które teraz będą procentowały w naszych dalszych, w naszej dalszej lekturze i rozważaniu nad Księgą Daniela. Panie i Boże nasz, niech będzie uwielbione Twoje imię za Twoją dobroć, mądrość, wielkość i wielkość nie tylko w potędze i wszechmocy, ale wielkość w Twojej łasce i miłości. Dziękuję Ci, drogi Boże, że sąd nie jest niczym przerażającym, że tam na sądzie, gdy nasze sprawy są rozpatrywane, my tam nie musimy nawet być osobiście, bo tam jest ten, któremuśmy zaufali, który jest naszym pośrednikiem, naszym arcykapłanem i ofiarą za grzechy nasze. Chwała, cześć i uwielbienie niech płyną Tobie, drogi Ojcze, Synowi Twojemu i Duchowi Świętemu, za wszystko, co dla nas uczyniłeś, co nam proponujesz i do czego nas zapraszasz.